Dzięki Jankowi mamy 200 kg gąsienic. Te gąsienice trafiły do skupu złomu. Dzięki informacjom od pasjonatów historii dowiedzieliśmy się o tym. Janek pojechał, kupił je i przekazał do muzeum. Powiem szczerze, bardzo jestem zadowolony i bardzo mu dziękuję, bo to by pojechało do huty, na złom. A dzięki jego inicjatywie te muzeum trafiły do Muzeum Oręża Tutkowskiego w Brzegu. Widzimy, że to są gąsienice od dwóch typów sowieckich czołgów, więc te są od T-34, a te są od ISA-2, albo od czołgu, albo od działa pancernego. Powiedz parę słów, jak to wyglądało, ile to ważyło. Ważyło to sporo na jednego człowieka. Dowiedziałem się, że jest na złomie. Pojechałem na skup złomu. Odkupiłem. Zadzwoniłem do pana dyrektora, że chcę przekazać to do muzeum w Kórze. No to by było tyle. Okej. Okay. Zapraszamy Pawła. Możesz opowiedzieć coś więcej o tych gąsienicach? Znaczy, to są typowe gąsienice czołgowe, tak jak pan dyrektor powiedział, te od czołgu ciężkiego ISA drugiego lub też od działa samobieżnego ISU. Ze względu na to, że jak zarówno czołg IS drugi, jak i działo samobieżne ISU są na tej samej, na tym samym podwoziu, więc gąsienice się nic nie zmieniły, zmieniły się zabudowy. Tutaj do kompletu tak naprawdę brakuje jeszcze tylko szpilek łączących. Ale tu pan jak mówi, że już są, będziemy jeszcze je oczyszczać i będziemy starać się je połączyć. Oczywiście trafią one do konserwacji, no wiele zachodu będzie jeszcze przed nami, żeby doprowadzić ich do stanu tak naprawdę używalności do zastosowania. Tu widać ślady zużycia albo ślady trafienia ewidentnie na tej... Mamy szpilki, więc szpilki trzeba będzie oczyścić, co pozwoli nam później na połączenie ogniw. Ogniwa jak już zostaną połączone, no to niestety już waga jest na tyle duża, że tu już ręcznie raczej nie będziemy mogli ich przenieść. Także wszystko przed nami. Ewidentnie wszystko wskazuje na to, że są to gąsienice od pojazdów, które brały udział w walkach. Najprawdopodobniej zostały gdzieś zniszczone, w jakiś tam sposób ktoś je gdzieś miał albo wydobył i trafiły na złom, tak? To, tu ewidentnie widać ślady albo trafienia, albo zużycia, no więc one były w użyciu. Znaleziono, nie wiadomo. Nie, nie mamy pojęcia. No to one po prostu dostaliśmy informację, że to leży na skupie złomu. Nic więcej nie wiemy, nie mamy pojęcia. Staramy się ustalić, czy to się kiedykolwiek uda, nie wiem, ale tu jakby jest najważniejsze, że to nie trafiło do huty, tylko przyjechało do muzeum. Ja tu naprawdę jestem bardzo wdzięczny Jankowi. Bardzo dziękuję, naprawdę, i polecam innym też tak robić. Jesteśmy po to, żeby takie rzeczy chronić.